Czas na spotkanie z gościem Radia 5. Chciałbym kiedyś powiedzieć, że znowu w studio Radia 5, ale no niestety pandemia i odległości. Na naszej telefonicznej linii, na naszych łączach Romuald Łączkowski, internowany 5 stycznia 1982 roku, a rozmawiamy o stanie wojennym. Zbliża się kolejna rocznica, 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Wtedy PRL, niezgodnie z konstytucją PRL, został wprowadzony stan nadzwyczajny, stan wojenny. Dzień dobry, panie Romualdzie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Był pan jednym z wielu internowanych działaczy, wówczas czołowym działaczem Suwalskiej Solidarności, kierownikiem Biura Informacyjnego Zarządu Regionu Solidarność po Jeziorze. Jak pan wspomina 13 grudnia 1981 roku jako wtedy 26-latek, młody człowiek? Tak, to prawda. Wtedy miałem dokładnie, mówiąc, tyle właśnie lat, ile pan wymienił, panie redaktorze. Byłem młodym człowiekiem, który rozpoczął pracę po ukończeniu studiów i podbyciu wojska w Suwałkach, w zespole szkół rolniczych, a w roku 1981 pracowałem w zarządzie regionu jako kierownik biura informacyjnego i odpowiadałem za to, co się nazywało propagandą, tak, w Solidarności, tak przynajmniej określano to w kręgach partyjno-policyjnych czy milicyjnych wtedy, tak. Mnie stan wojenny zastał w domu na wsi u rodziców i w związku z tym byłem jednym, praktycznie rzecz biorąc, z dwóch działaczy Suwalskiej Solidarności, którzy nie byli internowani 13 grudnia, w nocy z pamiętnej nocy 13 grudnia 1981 roku. Drugą osobą, która uratowała się przed internowaniem, był przewodniczący ówczesny Lech Biegalski, który był na posiedzeniu krajówki. No i on również nie został internowany. Cała reszta suwalskich władz została, Solidarności, została internowana. 13 grudnia bądź w kolejnych dniach, tam 14 zdaje się, czy 15 była internowana pani Weronika Merecka i również pan Aleksander Seredyński. Także to była dosyć, powiedziałbym, taka noc grozy, jeśli chodzi o wspomnienia z tamtego czasu. Rozmawiałem z dzisiejszymi 26-latkami, natrafiałem na opinię, no był ten stan wojenny, kiedyś tam był. Był, później już został zniesiony, no ale tak z punktu widzenia młodego Romualda Łączkowskiego, jak to wyglądało? Mówi pan o nocy grozy, a dla większości z nas wprowadzenie stanu wojennego kojarzy się z generałem Jaruzelskim, z czarno-białym telewizorem, z brakiem teleranka. Pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie tacy ludzie jak ja, w momencie, kiedy ogłoszony został stan wojenny, byli ludźmi wyjętymi spod prawa. To raz, a dwa, byli ścigani z całą, że tak powiem, mocą i upartością przez Służbę Bezpieczeństwa po całej Polsce. Ja dzisiaj wiem, że na podstawie dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, a także z informacji kolegów i znajomych, do których Służba Bezpieczeństwa docierała w poszukiwaniu mnie. Zresztą dla nich było w pewnym sensie punktem honoru wyłapać wszystkich tych, których nie udało im się internować 13 grudnia. W rozmowie ze mną ówczesny szef Służby Bezpieczeństwa, kiedy już zostałem pochwycony przez Służbę Bezpieczeństwa, powiedział, że no, wyście się tutaj szaleli w tych Suwałkach, a myśmy się przygotowywali do uwięzienia was. No i zrobiliśmy to skutecznie. Prawie 100% zostało internowanych, zamkniętych w więzieniu. Na co ja odpowiedziałem, no prawie to czyni różnicę w tym przypadku, bo przynajmniej nie udało wam się mnie internować 13 grudnia, ani też Biegalskiego, Lecha.
ówczesnego przewodniczącego. Jak wyglądały te momenty ukrywania się? No, mówi pan, że był pan wyjęty z prawa. Że to był bardzo trudny czas, dlatego że ludzie byli sparaliżowani strachem, ale tym niemniej jednak bez pomocy ludzi, a szczególnie trzeba tutaj wspomnieć nieżyjącego już księdza Jerzego Zawadzkiego, bez jego wsparcia i pomocy na pewno byłoby to dużo trudniejsze. To ksiądz Jerzy Zawadzki poszukiwał miejsca, gdzie można się było ewentualnie w jakiś sposób przechować przez noc lub dwie, no a trzeba było też zmieniać bardzo często te miejsca postoju ze względu na to, żeby nie narażać ludzi na tych właścicieli, no ludzi zwykłych, którzy przyjmowali pod swój dach na niebezpieczeństwo. A w moim przypadku to była jeszcze, ja 15 grudnia pojawiłem się w Suwałkach. Była sytuacja taka, że wtedy właśnie spotkałem też obecnego posła Jarosława Zielińskiego i razem rozpoczęliśmy wspólnie działalność taką, którą no, dzisiaj określamy mianem działalności podziemnej, nielegalnej, bo związek został zelegalizowany. Niezgodnie zresztą oczywiście z prawem, bo cały stan wojenny był wprowadzony niezgodnie z prawem i myśmy z panem posłem Jarosławem Zielińskim, wtedy jeszcze studentem, rozpoczęli tutaj drukowanie ulotek i ich kolportaż. W tym oczywiście pomagali nam no, niektórzy suwalscy młodzi, wtedy też również ludzie tacy jak chociażby profesor Jan Żukowski, jego brat Ryszard, również pan Ryszard Ceskowski, który w tej chwili już wyjechał z Suwałk, mieszka gdzieś poza Suwałkami, nawet nie wiem gdzie. Także to nie był prosty i łatwy czas, a czas był niezwykle trudny, bo człowiek był no, ścigany po prostu jak przez tych psy gończe esbeckie, jak łowne zwierzę. Tak to wyglądało. Internowanie, słowo, które nieodmiennie kojarzy się ze stanem wojennym. Internowanie to takie ładne słowo, na coś innego. Tak, to oczywiście to jest taki termin łagodzący. De facto to byliśmy, wszyscy byli ci, którzy zostali w tej nocy przez policję zaaresztowani. Zostali osadzeni, jedni zostali osadzeni w więzieniu, które obecnie jest elementem składowym tego centrum handlowego przy ulicy, proszę mi przypomnieć, to Dwernickiego w tej chwili jest ulica? Dokładnie. Dwernickiego, tak, Dwernickiego w Suwałkach, a to kobiety zostały tam osadzone, natomiast ci mężczyźni zostali osadzeni w więzieniu w tak zwanym oddziale zewnętrznym aresztu śledczego w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego. Tam w tej chwili jest bardzo przyzwoite więzienie, nawet je oglądałem jakiś czas temu, nawet nie tak bardzo dawno temu, ale wtedy to była bardzo brudna, bardzo obskurna, bardzo podła, bardzo podłe miejsce ze szczurami i robactwem, myszami biegającymi dosłownie nocą po łóżkach. Także to raczej było miejsce ładnie nazwane miejsce odosobnienia, a to było najzwyklejsze więzienie, w którym zresztą na górze, na dole byli internowani, bo to był dwupoziomowy blok, a na górze byli złodzieje, kryminaliści zwykli, o których zresztą wspominam całkiem nie najgorzej, bo oni jakoś tak, że tak powiem, byli do nas nastawieni życzliwie, znacznie lepiej niż ci obsługujący klawisze tak zwani. Jak długo był pan internowany? Ja byłem internowany przez 3 miesiące, a wyszedłem na prośbę, między innymi moja matka, mnie zabierali z domu od rodziców, jak już w styczniu, tak pan wspomniał, pochwycono mnie, to byłem wtedy właśnie, wróciłem do rodziców, bo nie chciałem nikogo już więcej narażać na niebezpieczeństwo, no i stamtąd zostałem zabrany na oczach matki, no i matka bardzo ciężko zniosła ten fakt i niestety miała wylew krwi do mózgów kilkanaście dni po internowaniu mnie, po aresztowaniu
wtedy i zabraniu z domu. Obok hasła internowanie ze stanem wojennym kojarzy się często hasło TW. Co to znaczy? TW to tajny współpracownik, to osoby, które poszły na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i ze Służbą Bezpieczeństwa, bądź też z wojskową służbą wewnętrzną, czyli odpowiednikiem tego, co było w milicji ówczesnej. No i niestety takich TW w Polsce było wielu i w regionie nie zabrakło ich. Pierwszym TW, o którym trzeba wspomnieć ze smutkiem i przykrością, był TW Laufer, a więc Lech Antoni Biegalski, który został przez właśnie wojskową służbę wewnętrzną został skaperowany w roku 71 do współpracy. No i jak się wydaje, pełnił tę służbę dosyć długo, zresztą nie tylko jako TW, pełnił służbę również jako ormowiec, co było szczególnie podłe. No i oczywiście był również w PZPR-ze. Ale to nie był jedyny. Drugim, który z ustaleń przynajmniej, z oczywistych ustaleń pana doktora Marcina Zwolskiego wynika, że innym TW był Andrzej Bach, który był zarejestrowany przez też również wojskową służbę wewnętrzną jako TW Azymut. Kolejnym była Lucyna Moryc, TW Maria. Innym jeszcze osobą była Wanda Folejewska, która była zresztą w sposób taki, że tak powiem, dość sztuczny internowana i wysłana do ośrodka internowania w Gołdapi. Tam sfingowany taki niby miał być strajk zorganizowany. No i jeszcze parę osób. Jedną jeszcze osobę wymienię z Suwalczan, wiceprzewodniczącego Jarosława Sławińskiego, który został, nosił miano TW Jarski i został zarejestrowany we wrześniu 1982 roku. I tę osobę jako jedyną, tego człowieka jako jedynego gotów byłbym bronić, bo prawdę mówiąc mam wrażenie właśnie, że data rejestracji, a on wtedy siedział w więzieniu, miał wyrok, był skazany, wskazuje na to, że mniemał, że ogra służbę bezpieczeństwa, bo chciał po prostu wyjechać z Polski. No i wyjechał zresztą do Stanów Zjednoczonych. No i zresztą temu trzeba było poświęcić zagadnieniu może większą audycję, więcej czasu. I właśnie Sławińskiego gotów byłbym bronić jako człowieka, który, no, powiedzmy sobie, zachowywał się w sposób przyzwoity w Stanach Zjednoczonych również, bardzo przyzwoity, bo miałem z nim bliski kontakt. On mnie również pomógł wtedy, kiedy przyjechałem do Stanów Zjednoczonych jako uchodźca polityczny, albowiem byłem na emigracji, no i z tej emigracji jako jeden z nielicznych wróciłem do Polski. Poniekąd uprzedził pan moje kolejne pytanie o ocenę i o usprawiedliwienie tamtych działań właśnie ludzi spod znaku TW, ale zapytam teraz, bo czas niestety naszego spotkania ucieka niezwykle szybko. Zapytam pana o ocenę właśnie oczyma 25-latka tamtego czasu, człowieka, który uczestniczył w tych wydarzeniach, który nieco wcześniej zaangażował się w działania Solidarności i działań podziemnych, ogólnie tak to nazwijmy. Jak pan to ocenia? Dobrze czy niedobrze? Bo oceniających mamy wielu. Tak, tylko że to oceniający na ogół oceniają ci, którzy z tym nie mieli nic wspólnego albo w ogóle nie mają zielonego pojęcia. Jeśli ktoś chce oceniać stan wojenny, to niechaj pyta tych, których ten stan wojenny dotknął. Niechaj pyta osoby, które siedziały w więzieniach, miały wyroki skazujące, a nie młodzież i dzieci, które mają dzisiaj, powiedzmy sobie, po 20 lat i zielonego pojęcia nie mają, czym był stan wojenny, ani też niechaj nie pyta ludzi pokroju Mazgły, który uważa, pułkownik Mazguła, który uważa, że to był czas wielkiej kultury. No, dzisiaj głosi tak. No ja oczywiście gotów byłbym
podjąć trud odtworzenia tamtego czasu i wzięcia pana Mazgułę, osadzenia go w podobnych warunkach, w jakich myśmy się znajdowali i byśmy moglibyśmy wtedy porozmawiać. Więc to był jeden z najpodlejszych czasów, jeśli chodzi o historię Rzeczypospolitej Polskiej, a to była wojna wypowiedziana przez soldateskę, zresztą również osoby, co tu dużo mówić, agenta sowieckiego, TW Jaruzelskiego, który wypowiedział wojnę narodowi polskiemu. To nie ma, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. To trzeba ocenić negatywnie, a tu żadnego usprawiedliwienia nie ma dla działań podjętych wówczas przez, tak jak mówię, soldateskę Jaruzelskiego. Tu nic nie, ich nie usprawiedliwia, ani też nic nie usprawiedliwia ich wykonawców, którzy realizowali tę politykę na szczeblach w poszczególnych regionach. No tutaj powiedzmy sobie, wymienimy chociażby pułkownika Kołodziejskiego, pułkownika Sommerfelda, Zimnickiego, i jeszcze paru innych, moglibyśmy tutaj parę innych nazwisk przywołać, Kaczmarka, czy tam ówczesnych, powiedzmy sobie, sekretarzy, którzy i późniejszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co się wtedy wydarzyło i wydarzyło się później w Polsce. Tak to trzeba widzieć i tak to trzeba oceniać. To jest najgorszy czas. Jeśli o mnie chodzi, to są najgorsze wspomnienia z mego życia, już dorosłego. I zresztą pan wspomniał, że słyszy pan emocje w moim głosie. To prawda, to jest, ja się tego ani nie wstydzę, ani tego nie boję. To wraca, proszę pana, obrazy przy takich okazjach jak dzisiejsza, te obrazy wracają jako coś bardzo żywego, co dotykało i ciągle dotyka i dotykać będzie. Zresztą wielu z nas, byłych internowanych, ponosi konsekwencje swojej działalności, wymierne konsekwencje w postaci takiej chociażby, że ci, którzy mają emerytury, mają je znacznie niższe niż nasi ówcześni oprawcy, a więc sekretarze komitetów wojewódzkich, partyjnych czy innego szczebla niż Służba Bezpieczeństwa. I dzisiaj wielu z nich żyje w niedostatku, w biedzie i w nędzy, a tymczasem ci tutaj, powiedzmy sobie, no, tuczą się, albowiem proces w dalszym ciągu, albowiem proces tej dezubekizacji rozpoczęty nigdy nie został do końca przeprowadzony. To tylko fragmentarycznie tutaj, między innymi dzięki działaniom pana posła Zielińskiego, miał miejsce w Sejmie, takie miały miejsce, takie właśnie działania w ostatnich latach, a przecież mamy 30 lat niepodległego państwa polskiego, tak? No i to są kolejne pokolenia ludzi. Jak młodym ludziom, jak powiedzmy moim dzieciom mam wytłumaczyć stan wojenny w kilku zdaniach, w kilku słowach, tak żeby nie za bardzo namieszać? Proszę pana, no, trzeba przede wszystkim udostępnić, dać im możliwość, po pierwsze, jeżeli jest taka możliwość, kontaktu z żywymi ludźmi, którzy jeszcze żyją. No, jeszcze jest przecież wiele osób żyje, które pamiętają. Po drugie, trzeba dać im możliwość zapoznania się z dokumentami tamtego czasu, z literaturą tego czasu. A po trzecie, proszę pana, trzeba jednoznacznie oceniać, nie pozostawiać wątpliwości, nie relatywizować, bo to jest bardzo paskudne działanie. A to było mniejsze zło, tak jak to się robi. Nie, to było zło i to było wyjątkowe zło. To była i to jest, proszę pana, no, przede wszystkim no, trzeba dostarczać wiedzy. No, bez wiedzy, bez informacji no, nie ma możliwości po prostu. No, skąd ci ludzie mają młodzi wziąć? To od tego jest szkoła, od tego jest dom, od tego są no, media różnego rodzaju, między innymi państwo, przecież pan Piotr Bayer, to pamiętam doskonale, był jednym z tych, którzy, że tak powiem, pierwsze radio solidarnościowe zakładali na ulicy Kościuszki 57. Razem wtedy emitowaliśmy audycje przez otwarte okno, tak? No i
dzisiaj to radio może odegrać znaczącą rolę w kształceniu tych młodych ludzi, w dostarczaniu im informacji, a poprzez no, chociażby takie audycje jak ta dzisiejsza, w której mam przyjemność uczestniczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Romuald Łączkowski, czołowy działacz Suwalskiej Solidarności. Ja również dziękuję bardzo panu i dziękuję państwu. Dziękuję za rozmowę.